to robi się niedobrze. Pokonaj żarłocznego wieprza przez źródło przeznaczenia. Z niego siły, aby go osłabić. Jakie siły? Żarłocz wieprz. Żarłoczny wieprz. Iro, co ty gadasz? A, ale my już tak naprawdę... O, tupcia blada. No dobra. Ono mi przeszkadza. Tylko tak, pytanie, czy my te jednostki... Czy my te jednostki... Mamy znów tak jak kiedyś, w sensie, że możemy je sobie respić? Na przykład golemy? Czekajcie, najpierw zombiaki. Upgrade'y chyba mamy. Upgrade'y chyba mamy. Dobra, idziemy po zombie. To się zrobiło nieprzyjemnie teraz. Creepy. To nie wiem, czy to będzie ostatni odcinek, powiem szczerze. Nie wiem, czy to będzie ostatni odcinek. Znaczy ostatni to pewnie już nie było od tamtej pory, no bo jednak podzieliłem to jednak na dwa. Bo mam 47 minut nagrywania. No ale przez tamte wycięcia i tak dalej, zobaczymy ile to wyjdzie w sumie. Może że będą dwa odcinki pół godziny czy coś takiego. To już zobaczycie. Po nagraniu, po nagraniu. Zbieramy siły powoli. Jednostek jakoś za dużo nie mamy. Mieliśmy około setki. No 90 takie minimum było zazwyczaj. No teraz tak powiem wam bez rewelacji. Chciałem tam tego wziąć i tak go wziąłem. A mi sobie oczywiście tych zombiaków trochę narespimy. Tylko zbieram tego redstone'a z ich bazy. Trochę więcej redstone'a nie widzę. Więcej redstone'a nie widzę. No jednak jest. Nie, to nie jest. Czy to jest redstone, ale niby zabrany. Słyszę, słyszę, wyluzuj. Teraz po szkielety. Jeżeli nie będzie to w ten sposób zrobione jak wtedy, to będzie git. Wydaje się na tych kurwa palach, bo już po prostu mam dość. Chciałbym już nie być ich. No, nie ścić tam. Nie da się ich pozbyć. No jaja jakieś, kurwa totalne jaja. Czemu nie mogę się ich pozbyć? Idź sobie. Nie! Jeszcze go tłuką? Wy sobie żartujecie teraz ze mnie, prawda? Co tu się dzieje? Tylko wszystkie zombiaki? Thank you.
To już drugi. No to tam zombiaki wszystkie. No i właśnie o to mi chodzi, że w tej grze to jest dupne strasznie, że nie wiem ile ja mam tu jednostek. Nie wiem czy tam nic nie zostało. Nie wiem nic. Żadnych informacji, kurwa, no bez jaj. Musimy znowu wrócić po zombiaki, no, nie ma innej opcji. 50 jednostek mi zostało, co to jest? Nic. Bo to tyle tych montów tu lata, czemu tych jednostek nie możemy zostawić w cholerę, tylko one są cały czas zbierane. No zgromadzę, tylko ciemniaki nie chcą się słuchać. Ciemnota cholerna, no. Gminy mają przynajmniej jakąś kooperację, a wy to żadnej. 51 zombie. No cały wuj. Mały wuj. Tu jeszcze 7. Dobra, teraz po prostu lecimy, mamy w dupie i tyle. Będziemy się z nim bawić. Nawet nie mam pokazane, jakie jednostki dokładnie mamy, ile strzelających, no nic nie mam pokazanego. Dlatego mówię, po prostu ich olejemy. Najlepszy sposób. Czy to mi gdzieś każe... Aha. Dziękuję. Niedobrze mógłbym z tamtej strony iść. Przez rzekę. No tu żadnej staminy nie ma. Może się nie pogubił przynajmniej w tej wodzie. Armia jak ta lala. Armia jak ta lala. Rozumiem, że też nie mamy już w tej chwili upływu dnia i nocy, jest non-stop noc. Ja, zatrzymało się. Zatrzymało się. Creeperów brać nie będę, bo dla mnie to są jednostki bezwartościowe. Ale teraz bardziej się skupiam na łucznikach, bo łucznicy jednak nie są tacy źli. Łucznicy nie są tacy źli. Zmieniam swoje zdanie na temat łuczników. Słonie są przejebane. Dobra, łucznicy. Panowie łucznicy. Was zabieram. Brak mowów do odwołania, okej. Okay. No wolę się upewnić. Serio, mało tych jednostek mamy. Myślałem, że będzie ich więcej. Migliny otaczają źródło, a nasze połączenie ze światem słabnie. Błagam, musisz tu przybyć. No zaraz przybędziemy, no zbieramy ekipę. Ty chcesz na solówę przyjść co? Znaczy, na solówę przyjść co? No to raczej by wypadało. To nie jest solowa, to jest ustawka. Oni przyjdą ze sprzętem, to i my musimy przyjść ze sprzętem. Nie małym, ale zawsze sprzętem. Dobra, więcej nie widzę szkieletów. Teraz tak, robimy sobie oczywiście przejście. Po wioskach. Znaczy po wiosce. Otwieramy skrzyneczkę. I teraz dajcie mi tych bebzików. Nie ma villagerów, ej. O, stoł. Komu 99? Ej, co się stało z tymi jednostkami? Znikały jednostki.
No jaja jakieś totalne. Totalne jaja. Dobra, idziemy z tymi jednostkami. I tak widzę, że więcej nam nie pozwala wziąć. Znaczy my chyba setkę to mieliśmy... A nie, chyba nie mieliśmy max setki. Chyba więcej. Bo znikały nasze bebziki z tego co widzę. To może sobie jeszcze zróbmy. Leczące i zwykłe. Strzelających trochę mamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I reszta idzie zombie. I patrz, ginął. Widzicie, co nie weźmiemy jednostki, to on nam ginął. Nie rozumiem tego. Może to te jednostki nam giną. Te małe. Wiecie, mamy teraz 2, 4, 5. Zobaczymy. Ja wiem, że troszeczkę to przedłużam, ale jestem ciekaw, na jakiej zasadzie to działa. Kierety giną. To się odwala. Nie rozumiem tego. Nie rozumiem tego. Nie rozumiem totalnie. No mamy się tłuc? Proszę powiedzcie, że nie. Opa! Bany hopem, bany hopem, bany hopem. To trzech zostało, okej. Okay. Któryś zginął. Ziemia przeznaczenia. Kurwa, nadal mam oblężenie. No to się musimy przebić. Walicie w to. A, one sobie już poszły po prostu przez cutscenkę. To nie jest to! Czekaj stamtąd. No, oblężenia najlepsze są jednak zombie. Jesteście dobre na ataki. Prawilne. Szukać was potem. To jest dramat. Brama. Nasz bohater zwrócił ich uwagę. Teraz będą walczyć jeszcze zaciekle. A walić ich w dekiel. Chodź. Ostatnie wyzwanie. Ostateczne zagrożenie ze strony piglinów musi zostać pokonane. Dostaw moje upgrade'y, gnoju. W niego. Czemu ja nie mam łuku? Wszyscy w ciebie wierzymy! Walcz dalej!
Jest jak ty mnie irytujesz! Strzelający bałwanie! Zdechnij w końcu. Zdechnij. Walczyć! Walczyć, ani się opierdzielać. To jest różnica, nie wiem, czy ją znacie. Walcz dalej! Czujemy, że zepsucie słabnie. Słabnie, słabnie. Też wiecie co, wydaje mi się, że szkielety byłyby lepsze tutaj. O, uda się. Szkielety. No, czemu my wszystkich nie widziałem? Walić go na dekiel. Nawalam, a ty mówisz, że mnie trafił sił? Dobra, koniec już. Daliśmy radę. Kręci jak Garen w LoLu. Garen, spokój. No i koniec, kochani, koniec. Tego bursuka z nami nie było, pamiętajcie.
twoja odwaga uratowała ten świat i zmieniła go na zawsze. Dzięki tobie wszyscy zobaczyli prawdziwą siłę współpracy. Nadziemie jest teraz zdolne do wielu wspaniałych rzeczy. To twoja zasługa. A teraz znajdzie własną drogę naprzód, bez nas. Nie jesteśmy już tu potrzebni. To dobrze. Czas na nową przygodę. Istnieją nieskończone światy, które tylko czekają na odkrycie. Nadchodzi czas zmian, przyjacielu. Jak zmienią one twoje życie? Powodzenia. Powodzenia? Powodzenia. No i skończyliśmy. Mamy jeszcze jakieś questy tutaj? Chyba nie. Chyba nie, zostało już tak wszystko jak jest. Widzę, że gra, nie wiem, daje nam wolną rękę na co i po co, ale coś nam tutaj daje. Coś nam tutaj daje. Moi drodzy, no to co, no to kończymy Minecraft Legends. Było miło, przemiło. Naprawdę, nawet trochę się wciągnąłem w tą grę. Irytowało mnie oczywiście tutaj to AI, które jest zastosowane i sam fakt, że na wersji Microsofta, czyli no tej Xbox Game Pass, na którym w ogóle to ogrywam w tej chwili, nie było jeszcze żadnego patcha od samego początku. Nie wiem jak jest na Steamie, możliwe, że jest lepiej, ale no tutaj widać, że Game Pass to jest po prostu totalna porażka, bo tak samo było z Atomic Heartem, że nie było po prostu żadnych update'ów, żeby cokolwiek tutaj robić z tym. Ale ogólnie naprawdę gra bardzo ciekawa. Z masą błędów, niedopracowana. Myślę, że jeszcze z pół roku tak by się jej przydało produkcji pozostać. Mimo wszystko. Niedopracowany tryb budowania, który jest naprawdę irytujący. Bo jak widzicie, no nie mogę w ogóle sobie ani tam na górę niczego postawić, ani nikt. Muszę dopiero najechać i dopiero mogę postawić. Mogę postawić na drzewie, a nie mogę na przykład, nie wiem, zahaczyć o jedną kratkę netherraku. No to jest w ogóle dramat. Zobaczcie, sens logika. W powietrzu mogę, tu nie mogę. Więc tak, jak najbardziej tryb budowania całkowicie do przebudowania. Tak naprawdę te struktury... Za mało było takich baz, których naprawdę nie dałoby się na chama przejść tak, jak ja to robiłem. Bo nie oszukujmy się, w większości, no 99%, nie dobra, 95% baz, to ja wygrałem bez żadnego problemu idąc samymi jednostkami. Możliwe, że na wyższym poziomie trudności faktycznie byłoby to cięższe do zrobienia. No ale tutaj po prostu było to banalne pod tym względem. Jednostki w nocy bardziej irytują niż są ciężkie. Może oprócz tego pada. Jest akurat ciężki, faktycznie. Mała różnorodność jednostek z naszej strony. Mamy ich tylko i wyłącznie 2, 4, 6, 7 jednostek. To nie jest dużo, nie oszukujmy się. To nie jest dużo. Cutscenki to jest w ogóle totalny dramat. Te 30 FPS-ów. No ja wiem, że to było to wpisowane na konsolę, ale po prostu tak skrzanić to.
To naprawdę nie wiem, kto to robił. Nie wiem, kto to robił, ale powinien po prostu z roboty wylecieć. Kto wpadł w ogóle na ten pomysł? Bo te cutscenki bardziej drażniły oczy, niż cokolwiek tłumaczyły, to raz, a dwa w ogóle były do dupy. Totalnie, ordynarnie do dupy. Więc to jest kolejna rzecz, którą bym zmienił. System zarządzania jednostek, padaka totalna. Totalna padaka, naprawdę. Sam fakt, że my nie wiemy, ile mamy tych jednostek. Nie mamy tu nic pokazane, żadnych ilości, nic, żeby to jeszcze było nawet tutaj napisane, co dokładnie mamy, ile mamy. Nie mamy nic z tych rzeczy. Żeby dało się robić jakieś takie, wiecie, jak w niektórych RTS-ach, jeżeli sobie klikać sobie Ctrl 1 i na przykład wam to zaznacza te jednostki i wy jedną stop macie, dopóki nie umrzecie bądź nie odpiszecie. Tego nie ma, to jest podstawa w RTS-ach. To też jest bardzo, bardzo słabe. Moim zdaniem. Jakaś jeszcze tam. Jeszcze jakaś wieża. W ogóle mi się chyba quest zbugował. Nie chciałem tu iść. Nie chciałem tu iść. No właśnie, też ogólnie wszystkie te tutaj klawiszologie też są źle zrobione. Naprawdę gra ogólnie ma fajny pomysł na siebie. Ja nie mówię, że to jest zła gra, ale na pewno nie jest warta tych pieniędzy, których sobie życzą na Steamie, bo tam chyba 100 parę złotych wyszło, czy nawet więcej. Za Minecraft Legends. Cieszę się, że mogłem ograć ją w X-Passie. Xbox Game Passie, przepraszam. Game Passie, nie X-Passie. Bo zapewne nie kupiłbym jej osobiście sam. Raczej do niej nie wrócę, nawet jak wyjdzie jakiś DLC. Chyba, że naprawdę przemodelują te elementy, o których wspomniałem przed sekundą. Czyli walka, budowanie i jakieś, nie wiem, inne misje właśnie, te oblężnicze, typu... No nie wiem. Nawet obrony właśnie, takie jak tutaj mieliśmy tej studni, my powinniśmy być tam w środku. I mieć czas na przykład na możliwą obronę, typu właśnie te wyrzutnie i tak dalej. To naprawdę miałoby ten sens. Ale do samego ataku nie miały żadnego sensu. No i też te ulepszenia, które potem już były po prostu... No, bez znaczenia, nieistotne całkowicie. To też mnie bardzo zirytowało. Co ja sobie tutaj przeskoczę? Zirytowało mnie to. Mała ilość mountów, różnorodnych mountów. Tak naprawdę Tygrys jest najlepszy, jak dla mnie. No bo jeżeli chcemy eksplorować większość tego terenu, no to niestety, ale bez Tygrysa to się nie obejdzie. Bez Tygrysa się nie obejdzie. Trzkawki dostał? Nie wiem. Ale ogólnie naprawdę, jeżeli chodzi o graficznie, gra wygląda bardzo ładnie. Może więcej bym dał takich różek czy coś, no skoro to jest już jakiś tam zamieszkały świat, to wiadomo, że ten świat powinien żyć, nie wiem, jakoś ze sobą współpracować, współistnieć. I jakieś normalne dróżki może bym dał takie z szybką podróżą, bo nie zawsze człowiek chce klikać sobie tylko, żeby przeskoczyć gdzieś, tylko po prostu sobie przejść, ale te przejścia tutaj są naprawdę dramatyczne. Dramatyczne, bo musimy skakać po tych wszystkich właśnie bagnach, po bojowiskach, górach, wyżynach, no nie wiadomo co jeszcze. I jak najbardziej jest to irytujące, więc... I też nie wiem, po co to jest, naprawdę. To nic nie robi nam takiego, no tylko tyle, że nas chwilę spowalnia. Ale te przeszkody typu jakieś krzaki, chemikalia i tak dalej są naprawdę tak nieistotne do tego wszystkiego, że aż niepotrzebne. Troszeczkę zgadzam się z osobami, które dawały negatywne opinie na Steamie. Ja osobiście pewnie nie dałbym negatywa tej grze, bo naprawdę przecież ją jakoś się nie męczyłem nawet zbytnio. Już bardziej się męczę z Mage Seekerem, League of Legends Story. Mimo iż to jest ten, no, tak naprawdę mój klimat gry. To tak naprawdę mówię, no tutaj nie jest to gra ambitna, nie jest to gra warta swoich pieniędzy na daną chwilę. Na pewno czekałbym na jakąś promocję. Chociaż jeżeli chodzi o Mojang i gry ogólnie Mojangu, to rzadko kiedy można się spodziewać promocji. Nie wiem, czy Minecraft był od samego początku na promocji, chyba nie. Ale tak do pogrania, może z przyjaciółmi, może być. Ale mówię, na pewno nie za tą cenę, która jest w tej chwili. Masa jeszcze ulepszeń tutaj jest wymagana. I oceniam to po prostu jako produkt surowy, na pewno niezakończony. Bo ta gra jest surowa, moim zdaniem. Jest surowa, jest trochę nieprzemyślana.
Już chyba naprawdę lepiej byłoby zrobić całkowitą strategię, ewentualnie jakiegoś takiego Minecraft czy Dungeons, tylko właśnie w wersji takiej 3D. To do MMO, że tam wiecie sobie, nie wiem, zbieramy drużynę faktycznie. Chyba, że turówka, o. W sumie też turówka, nie byłaby głupia. Nie byłaby głupia. No ale dobra, myślę, że już powiedziałem, co miałem powiedzieć na temat Minecraft Legends. Mam nadzieję, że wam się podobało. Mi się podobało. I tak sobie myślę, no może jakieś DLC, jakby wyszło takie naprawdę większe, które poprawia te mankamenty, o których wspomniałem, może wrócę, ale nie obiecuję. Myślę jeszcze od Minecraft Dungeons, żeby właśnie zrobić z tego serię, bo troszeczkę na Switch sobie tam popykałem, ale mi się spodobało, bo ja lubię takie właśnie gry Diablo podobne. Ale to naprawdę zobaczymy w przyszłości. Tak czy inaczej, pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro. A my się widzimy w innych seriach. Trzymajcie się. Hej, hej.